dwóch powodów tutaj. Po pierwsze, jestem Grudziądzanką, mieszkam tutaj, zależy mi na bezpieczeństwie miasta, w którym żyję, mieszkam, w którym przyjeżdżają moje dzieci, żyje moja mama, lat 84 i dlatego tu jestem. Drugi powód, 35 lat przepracowałam w organach naszej grudziąckiej policji i czuję się dalej policjantką, czuję się dalej odpowiedzialna za to, ale nade wszystko chcę wiedzieć, co się dzieje w mojej policji, w innych służbach. I powiem szczerze, że trochę mi głupio, że nas jest mało, że powinni wszyscy, którzy mają jakiekolwiek pretensje odnośnie bezpieczeństwa do służb, czy Straży Miejskiej, czy Policji, czy Straży Pożarnej, przyjść powiedzieć, bo to, co w tej chwili mamy, to spotkanie, to jest niezmiernie ważne. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, że mamy okazję widzieć, tak kolokwialnie powiedziałam, trzech komendantów, trzech najważniejszych służb w Grudziądzu. I możemy zadać im, mam rację, mam chyba, zadać im najbardziej pytanie, które ich może i czasami zaboli, ale mamy takie prawo. Nie gdzieś pisać, gdzieś mówić, pod nikami jakimiś różnymi i tak dalej. Nie, mamy mieć odwagę powiedzieć, to mi się nie podoba, to mi się podoba. No jak na razie to mi się jedno nie podoba, ale to tak w sumie mówię tu do Tomka, komendanta miejskiego, ale to nie podoba mi się. To nie jest absolutnie wina naszych policjantów czy naszej. Współczuję, bardzo, bardzo współczuję. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, prawie 18 tysięcy interwencji. Czy zwróciliście uwagę na to, co powiedział? Ponad 50 interwencji na dobę. A panie komendancie, ile pracuje policjantów na stanowisku dowodzenia? Trzech czy czterech? Czy cię może zmieniło za moich czasów? Więc naprawdę, to jest czasami dwóch. Nie wyobrażacie sobie państwo, co to jest ogarnąć duże miasto, bo jesteśmy dużym miastem, mając, i tu się załamałam, etatu 275, nic się nie zmieniło. Ja kilka lat jestem na emeryturze, nic się nie zmieniło. A zmieniają się przestępstwa, zmienia się kategoria, zmieniają się ludzie przede wszystkim, ludzie są bardziej, jesteśmy, może tak określę, jesteśmy coraz bardziej roszczeniowi. Mówię ogólnie, mamy prawa, wszyscy wiemy o tym i tak dalej. I proszę mi wierzyć, że ja moim kolegom bardzo współczuję, tą załogą, którą komendant ma do dyspozycji, osiągnąć w szoku i pewne szapowali i gratuluję ponad 70% wytrwalności. Dobrze zauważyłam? Żeby było jasne, ja nie chodzę do mojej firmy, dlatego że ja nie chcę zabierać czasu moim kolegom. Nie chcę. Bo ja się czuję tam nie, że niepotrzebna, ale ja nie mogę iść i z nimi rozmawiać i tak dalej. To jest po prostu niemożliwe. Bardzo proszę, szanujcie te służby, wszystkie. A tu mówię, no wygrywalność i tak dalej, jestem w szoku. Odnośnie Straży Pożarnej, bardzo dobrze, jak my się cieszymy, panie komendancie, że tak rzadko wyjeżdżacie. I tak wasze słupki stoją nadwyżej. I tak mały chłopiec chce być przede wszystkim kim? Strażakiem. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Policjantem już niestety trochę niżej. Musimy popracować. No. Te osy, to wszystko, to osy, to widziałam, 400 coś. A w zeszłym roku 100 ileś. Ale to jest to, że faktycznie kierują nas, no. Sama nie wiedziałam, co robić, jak miałam osy na tym. I pierwsze co myślałam, że dzwonić do straży, ale się wstydziłam. Bo mówię, Boże, jeszcze mi chłopacy obśmieją, czy co? Straż Miejska. To samo. Jeżeli ktoś narzeka, niech przyjdzie, niech powie. To mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba. Może takie będą tutaj, bardzo dobrze, bo proszę państwa, nie bójmy się mówić. Po prostu nie bójmy się mówić. Ja pracuję teraz z Ukraińcami i miałam nieraz, korzystałam z pomocy Straży Miejskiej. 6 minut czekałam i przyjechali mi pomogli, żeby zaznaczyć, nie z Ukraińcami, którzy są w miejskim ośrodku, w MKS-ie Start, tylko z osobami, które próbowały się na siłę dostać do pań Ukrainek. Były pod wpływem alkoholu, były agresywne i tak dalej. 6 minut czekałam. Przyjechali, pomogli, profesjonalnie, grzecznie, tak jak powinno być. Także panowie, ja cieszę się, że przyszłam, cieszę się, że usłyszałam, cieszę się, że zobaczyłam te wszystkie dane, których nie miałam zielonego pojęcia. No i oby tak dalej. I tylko to. Bardzo dziękuję. Panie komendancie, myślę, że my możemy powiedzieć o tym planie dotyczących siedziby Straży Pożarnej po komendantie zupełnie, bo mówimy tutaj o ale wiele pytań już mieszkańcy dowiedzą się, co będzie ze starą siedzibą Straży Pożarnej.
tutaj mówię, myślę, że nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, bo te sprawy się toczą. Mam nadzieję, że pójdą w dobrym kierunku, ale najbardziej realny pomysł jest taki, aby na bazie tej starej strażnicy powstały, tutaj proszę mi wytłumaczyć, oddziały prewencji policji. To jest jednostka, która miałaby podlegać bezpośrednio pod wojewódzkiego komendanta policji, ale to jest wzmocnienie naszego garnizonu o około 80 etatów policjantów, którzy na co dzień mogliby patrolować miasto. Więc jest w jakiejś perspektywie zwiększenie tego zasobu kadrowego. Co więcej, mamy tutaj jakieś realne przesłanki, ponieważ podobna jednostka powstała nie tak dawno we Wrocławku i Grudziądz jest kolejnym jakby takim punktem na mapie, który takiej jednostki nie ma, a mógłby taką jednostkę mieć, a jednocześnie budowa tej strażnicy daje doskonałą okazję, że dotychczasowa siedziba świetnie przystosowana akurat do tego typu funkcji, po małym liftingu można powiedzieć, może służyć policjantom. Jest świetnie zlokalizowana, mówię, nie odpowiada dzisiaj nowoczesnym wymaganiom straży pożarnej, ale jeżeli chodzi o policję, to myślę, że to spełni tą funkcję, więc jest taka perspektywa kolejnych może dwóch lat, że taka jednostka w Grudziądzu się pojawi. Łatwy temat, ale my na pewno z niego nie zrezygnujemy. Być może nawet będzie 100 tych etapów, bo to ma być prawie cała kampania u nas. Na pewno ona będzie etapami tworzona i nie będzie to na zasadzie, że któregoś tam dnia 2024 roku 100 etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu przybędzie. Będzie to robione etapami, plutonami, najprawdopodobniej czterema etapami po 20 kilka osób, więc tutaj dziękuję panu prezydentowi za to, że tak powiem przychylnie do naszego pomysłu podszedł i że tak powiem zezwoli nam na zaadaptowanie tego budynku. Co jeszcze? Myślę, że jest jeszcze pomysł taki, żeby, nie wiem, może prezydent chce powiedzieć na ten temat. Jakiś czas temu było głośno o punktach przyjęcia interesantów na osiedlu lotnisko i na osiedlu rząd, tak, że my likwidujemy i tak dalej. Ja chciałbym to zdementować, my nic nie będziemy likwidować, wręcz przeciwnie, nasz kolejny pomysł jest taki, żeby rozszerzać te punkty przyjęcia interesantów i na dzień dzisiejszy wiem na 100%, że na razie nie wyprowadzamy się z lotniska, nie wyprowadzamy się z rządza. Poszerzamy nasze punkty przyjęcia interesantów o Tarpno i, że tak powiem, docelowo byśmy chcieli, żeby na każdym osiedlu taki punkt przyjęcia interesantów był. Chcemy być bliżej mieszkańców, a nie się od nich oddalać. Ich poczucia bezpieczeństwa w Grudziądzu, no i przytoczę parę historii zasłyszanych ostatnio. Otóż jedna z naszych koleżanek ma dosyć dużą obawę podróżowania na przykład wieczorami tramwajem, dlatego że bardzo często spotyka tam osoby pod wpływem alkoholu zaczepiające, więc to jest jedna kwestia. Ona jeździ na przykład taksówkami, wraca za gdzieś tam do Tarczna, żeby unikać takich nieprzyjemnych sytuacji, więc to jest jedna kwestia, którą myślę też mogliby się panowie potencjalnie zająć, albo znać to związanie, żeby w tej komunikacji miejskiej także było większe poczucie bezpieczeństwa. Dalej też od młodzieży, z którą też mamy kontakt, znam tak historię młodych postaci, które nawet z fałką teleskopową albo z pieprzem, z gazem pieprzowym poruszają się po mieście, bo przy szkole z ZSL zdarzają się nieciekawe spotkania z lokalną tam społecznością. I po prostu ci młodzi ludzie mają problem z poruszaniem się też na ulicy, bo no, mogą się na bójki narazić, więc jest to też taka kwestia, którą zastanawiam się, jak pan by postrzegać, można było rozwiązać takie poczucie bezpieczeństwa. Często się zdarzają osoby pod wpływem alkoholu, osoby nadużywające narkotyków, środków, substancji niezakazanych, więc z naszej perspektywy zdarza się dosyć często. Ja sam osobiście też miałem wielokrotnie takie sesje gdzieś uliczne i nie dosierżale, ale patrząc z perspektywy jeszcze młodszych osób, to może być naprawdę uprzykrzające życie, więc jeszcze prawdopodobnie pojawi się temat kradzieży, które narastają w ostatnim czasie.
Nawet dosłyszeliśmy ostatnio taką historię, że w kościele zakonano podczas mszy świętej kradzieży, gdzie goście po prostu podczas komunii do kościoła i dawały pani torebkę, portfel, więc no takich historii się zdarza. Może dla policji to jest mało istotny jakiś tam detal, niska szkodliwość społeczna, ale myślę, że warto takim sytuacjom przeciwdziałać, bo to jest właśnie poczucie na tym starym mieście, gdzie praktycznie większość ludzi się w to życie społeczne włącza, żeby tam trochę ruszyć też patrole policyjne czy straże miejskie, żeby to wsparcie i poczucie bezpieczeństwa było na wyższym poziomie. Więc tyle z mojej strony jeszcze. Bardzo dziękuję. Ja poproszę może od razu o komentarz pana komendanta policji. Gdybym powiedział, że pan mówi nieprawdę, że absolutnie na każdej ulicy, każdego dnia, każdego wieczora, każdej nocy jest bezpiecznie i możecie państwo, nie wiem, ze stuprocentową pewnością, ale to nie tylko jest, że tak powiem, dygresja o Grudziądzu, to jest w każdym mieście i tak dalej, to pewnie bym skłamał. Bo zdarzają się i to każdy potwierdzi. Gdybym powiedział, że takich zdarzeń nie ma, to na 100% mi nie uwierzycie. Zdarzają się wykroczenia, przestępstwa, interwencje na zasadzie takiej, że ktoś kogoś zaczepi i coś od kogoś coś żąda. Tak, zdarzają się. Z tym, że te 50 kilka interwencji dziennie, czy na dobę, a czasami 70, generuje to, że my nie wszędzie jako policjanci możemy być. To, że ktoś komuś ukradł w kościele z torebki portfel, no ja sobie nie wyobrażam, żebym wysyłał policjantów do kościoła i żeby pilnowali, że tak powiem, torebkę. Niestety, ale no każdy musi zadbać o swoje mienie. My, owszem, ja rozumiem, jesteśmy od zapewnienia bezpieczeństwa, porządku i tak dalej. My to robimy. Ale ani w Grudziądzu, ani w Bydgoszczy, ani w Toruniu, ani w żadnym innym mieście nie ma policji na każdej ulicy, o każdej minucie, każdej doby. No niestety. Robimy, że tak powiem, co możemy. A, że tak powiem, statystyki myślę, że pokazują to, że robimy to w miarę dobrze. To w każdym miejscu miasta, ale też było poczucie, bo mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach teraz to takie poczucie, że coś się może stać. A chodzi o to, że było poczucie, że generalnie jestem bezpieczny. Ja wiem, że nie będzie patrolu w kościele na każdym roku, ale poczucie, że ten patrol może w miarę szybko przybyć i możemy na tej naszej policji polegać. Więc to jest istota tego, co chciałem powiedzieć. To ja naprawdę powiem krótko nasze interwencje. Te 17 ponad tysięcy mają tak zwane mierniki. Mierniki pilne i mierniki zwykłe. Na pilne mamy 10 minut, na zwykłe 16. To dotyczy całego powiatu. Nawet jak pojedziemy na koniec naszego powiatu, również mamy 16 średnio wyliczane i tak dalej. W interwencjach pilnych mieścimy się bez problemu, więc najpóźniej jesteśmy po 9 minutach. To świadczy też o tym, że nie, że tak powiem, nie odsuwamy tematu, nie bagatelizujemy tematu. Staramy się być jak najszybciej, jak najpilniej i jak najpilniej te interwencje obsłużyć. No. Oczywiście, tak jak pan mówi, no, ja wiem, że najlepiej, żeby ci policjanci byli kierowani tam, gdzie jest najwięcej mieszkańców, największe zagrożenie. I tak policja działa. Policja siły swoje i środki kieruje tam, gdzie jest największe zagrożenie. Co miesiąc w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu sporządzana jest analiza i na podstawie tej analizy kierowane są siły i środki. Więc ja zapewniam tutaj państwa, że ci policjanci, którzy są na miejscu, na drodze, na interwencję, na patrole, to są kierowani tam, gdzie jest największe zagrożenie. Tyle, że jak będą jeździć w centrum, a interwencje będą na rządzu, na lotnisku, w tarni i tak dalej, niestety oni muszą z centrum wyjechać. Bardzo dziękuję. Ja może... Dzień dobry, Marek Zakowski, również Stowarzyszenie JOT. Jeżeli tutaj Tomek temat rozpoczął, no to ja naturalnie będę kontynuował. Jakiś czas temu zwróciliśmy się do pana prezydenta z tematem właśnie bezpieczeństwa i samo to, że dzisiaj się tu spotykamy, uznaję, że już jest to jakiś sukces i ta debata miała możliwość odbyć się, tak? Żebyśmy się tu też dobrze zrozumieli z miejskimi służbami i z policją.
My jako stowarzyszenie działamy na obszarze Starówki. Uznajemy to za kluczowy obszar miasta, ten najbardziej reprezentacyjny i też tutaj nasze założenia są takie, żeby ten obszar pod względem bezpieczeństwa wyróżniał się na tle miasta. My sobie zdajemy sprawę, że nie wszędzie w każdym metrze kwadratowym miasta policja będzie zawsze, ale no w kontekście ostatnich wydarzeń, zagęszczenia kradzieży na obszarze Starówki, no to tutaj chcielibyśmy uzyskać od policji taką informację i również o Straży Miejskiej, jakie są plany, aby zwiększać bezpieczeństwo właśnie na tym obszarze. Ewentualnie kwestie monitoringu, czy są planowane, jest planowana rozbudowa tego systemu. Tutaj no, ostatnie właśnie wydarzenia nas dość mocno zachęciły, żeby temat bezpieczeństwa jednak szerszym echem się odbił i cieszymy się, że został uzupełniony plan spotkań właśnie pana prezydenta z mieszkańcami o taki punkt. Bo no, to jest ewidentnie na plus. Smuci tylko dzisiaj frekwencja trochę, bo jest sporo osób, ale myślałem, że będzie znacznie więcej. Jeżeli chodzi o takie konkretne jeszcze pytania, to chciałbym też zapytać, nie wiem, czy tutaj będzie właściwym adresatem pytania pan komendant Straży Pożarnej odnośnie bezpieczeństwa bardziej w skali ogólnej. Wiemy, że teraz sytuacja geopolityczna na bezpośrednim sąsiedztwie jest dosyć skomplikowana. Chodzi mi o agresję Rosji na Ukrainę. Pojawił się raport Państwowej Straży Pożarnej a propos ilości schronów. Zapewnienia miejsc w schronach na poziomie 1% ludności. Jak to wygląda w naszym mieście? Czy ewentualnie są jakieś plany bardziej samorządowe pod względem zwiększenia takiej ilości miejsc w schronach dla ludności? No wiem, że tutaj sytuacja obrony cywilnej to jest temat większy, szerszy, ale czy tutaj władze samorządowe też mają jakieś plany w tym kierunku? Dziękuję. Ja powiem tak. Mówimy tutaj o kilku przestępstwach, które zaistniały od 1 stycznia do, nie wiem, do dnia dzisiejszego. Typu kradzież z włamaniem na terenie Starówki do obiektów handlowych. Naprawdę kilku. I powiem Państwu tak. Nie każde przestępstwo da się wykryć tego samego dnia. Ale zapewniam Państwa, że te przestępstwa, o których my tu mówimy, to w jednym sprawcy dwaj są już zatrzymani, rozliczeni, mają dozory. W drugim przestępstwie sprawca ustalony, a w trzecim działamy na monitoringach, tak jak właśnie tutaj mówiliśmy. To jest bardzo przydatna sprawa, te 880 kamer w mieście, ponieważ tam, gdzie my nie możemy być, tam zawsze jest ten monitoring. Fakt jest taki, że jak nie możemy tam być, zwracamy się do Straży Miejskiej. Straż Miejska działa profesjonalnie, bardzo szybko i na podstawie tego monitoringu my ustalamy później sprawcę zatrzymujemy i rozliczamy. No niestety, ja, że tak powiem, z czystym sumieniem mówię, że do każdego przestępstwa nie da się sprawcy zatrzymać tego samego dnia, ale robi wszystko, żeby sprawcy rozliczyć. I tu naprawdę mówimy o kilku, maksymalnie, nie wiem, 5-6 przestępstwach na terenie miasta, tutaj w centrum, bo ogólnie doszło do więcej tych zdarzeń, ale mówimy o stricte centrum miasta. Więc nie wiem, czy tutaj na tym kończymy i przekazuję Straży Pożarnej. Ja jeszcze, gdyby było pytanie odnośnie budowy monitoringu, to ja poproszę pana Rafała Chmielskiego, bo takie plany mamy i one są zapisane zawsze w budżecie i ten monitoring jest każdego roku uzupełniany, względnie modernizowany, jeżeli chodzi o kamery, system nagrywania itd. Tak, dokładnie. Na ten rok też, szanowni państwo, jest planowana bardzo duża rozbudowa, ponieważ w Grudziąckim Budżecie Obywatelskim znalazły się projekty o łącznej wartości 430 tysięcy złotych. To pozwoli na dodatkowe praktycznie 100 kamer na terenie miasta. W ścisłym centrum, bo ja pamiętam, że też w jakiś sposób częściowo odpowiadaliśmy panu na te pytanie, które pan przesłał.
to w Cisłym Centrum mamy ponad 80 kamer. I proszę mi uwierzyć, gdyby pan dzisiaj sobie wyszedł spacerkiem od rogu ulicy Sikorskiego, Wybickiego, w to miejsce, gdzie jesteśmy teraz, to każdy pana krok byłby zarejestrowany. Nie byłoby takich miejsc, gdzie byśmy nie widzieli przemieszczających się osób. Natomiast nie da się też zawsze z monitoringu zobaczyć wszystkiego. A część kradzieży, o których mówimy, część rzeczy, o których też pan wspominał, działo się wewnątrz obiektów, sklepów, tak? No tam już nie mamy prawa ingerować, tam właściciel sam musi zainstalować sobie ten monitoring. Natomiast często jest tak, że sprawca, chociażby mieliśmy sytuację, że ktoś nam uszkodził kamery, a cztery ulice dalej tą osobę policjanci, strażnicy miejscy zidentyfikowali po ubiorze po prostu. Więc to nie zawsze trzeba w tym samym miejscu być zidentyfikowany. Także rozbudowa jest, będziemy rozbudowywać i cały czas budować. Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o schrony, pan komendant. Tak, nie bardzo się poczuwam do tego pytania, ponieważ my prowadziliśmy tylko inwentaryzację obiektów schronów i obiektów tymczasowego schronienia. Specjaliści przyjmują, że obiektami tymczasowego schronienia mogą być piwnice, również w budynkach mieszkalnych, czyli tam, gdzie państwo mieszkacie, możecie sobie szybko biec i siedzieć i przeczekać w piwnicy. Tak było podczas II wojny światowej, tak teraz też jest w Ukrainie. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie o OC, bo tam też gdzieś pan zahaczył, no jest to teraz w powijakach. Moi przełożeni w Warszawie pracują nad tym, żeby odbudować ten system obrony cywilnej, ponieważ on gdzieś na przestrzeni lat właśnie przez wcześniejszą sytuację geopolityczną, że no, nic się nie działo w Europie, nic się nie działo na świecie takiego, co by nam zagrażało, gdzieś to zostało wygaszone. Ja jeszcze pamiętam, z czasów dzieciństwa się mówiło, że tutaj schrony były dosyć duże pod Starą Unią, gdzie teraz stoi Alfa. Schrony duże były też tutaj, gdzie jest Lidl. Wszystko to zostało, że tak powiem, zasypane, zniszczone. Ponieważ nie było takiej potrzeby, żeby to utrzymywać. A utrzymanie takiego obiektu, myślę, że sporo kosztuje, to pewnie będzie mógł powiedzieć Rafał albo pan prezydent, z tego względu, że my, jak miasto posiada kilka takich schronów, chyba to może mówić w przedszkolach, szkole tutaj na Moniuszki, Poczta Polska i tam... Ja wiem gdzie, ale nie będzie. No to są strony ogólne dla mieszkańców, tak? No, o tym chyba można mówić, no, to nie ma z tym problemu. Ale utrzymanie takiego obiektu też sporo kosztuje. Tam są filtry, pochłaniacze, wentylacja, specjalne drzwi. Te drzwi są w takich miejscach posadowione, że no nie do końca pasują bieżącym użytkownikom, że te drzwi stalowe tam muszą być i muszą być zamknięte. No i one są wyciągnięte gdzieś na bok, stoją z boku sobie, no a podczas wojny czy tam jakichś działań no, powinny być służyć jako śluza, żeby się zamknąć, więc... A jakie plany pan prezydent ma? Myślę, że nie ma planu budowanych schronów, bo to jest kupa pieniędzy tak naprawdę i tych pieniędzy w samorządzie myślę, że nie ma i to trzeba rozwiązać systemowo. Zdecydowanie systemowo, to znaczy po moich ostatnich wizytach akurat tak się złożyło, że miałem okazję być w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozmawiać się z naszym ministrem zarządza Tomaszem Szymańskim, ale też wspólnie byliśmy w MON-ie. Rozmawialiśmy na jednym spotkaniu z premierem Kosiniak-Kamyszem, na drugim z sekretarzem stanu Cezarem Tomczykiem. I słuchajcie, i w obu tych ministerstwach procedowane są dwie ustawy. Ja teraz nie powtórzę nazw roboczych, ale w każdym razie one dotyczą właśnie obrony ludności i obrony cywilnej jest w MSWiA, a jeżeli chodzi o odpowiednik, komponent jakby wojskowy jest opracowywany w MON-ie. Ja nie chcę tutaj wchodzić w niuanse, bo ani się nie czuję ekspertem, ale chodzi o to, że rzeczywiście ten obszar przez ostatnie lata był bardzo mocno zaniedbany. Po prostu nikt nie spodziewał się, że po 50 latach cofniemy się de facto w historii i będziemy mieli to, co dzisiaj widzimy w Ukrainie. Dlatego te obszary schronu zostały zaniedbane. Dlaczego mnie ten obszar w jakimś sensie interesuje? Otóż dlatego, że od wielu miesięcy mówimy o tym, że no, szpital jest elementem infrastruktury krytycznej. Jeżeli już tak szczerze, ja tutaj nie zdradzę żadnej chyba tajemnicy, jeżeli mówimy
mówiłem o schronach, to największe schrony, tak naprawdę to są korytarze szpitalne, podziemia. Tak, one zostały tak wybudowane i zresztą ten szpital był rozpoczęcie budowy było w latach 80. Projekt jest prawdopodobnie jeszcze z lat 70. Czasów jeszcze Układu Warszawskiego, czyli zupełnie innego systemu. I nie ma co ukrywać, że ten szpital był budowany z taką opcją wykorzystania na wypadek wojny. I te, można powiedzieć, setki metrów czy kilometrów korytarzy, nie setki kilometrów korytarzy, ale kilometry pewnie się naliczyło, podziemnych, no są, mogą być wykorzystane, oby nigdy, ale mogą być wykorzystane jako schron, oczywiście też z funkcją zabezpieczenia pacjentów. Ale to pokazuje, to odchodzę trochę od tematu, że ta sytuacja geopolityczna, która się zmieniła, pretenduje nas do tego, aby uznać szpital jako infrastrukturę krytyczną, która będzie służyła no nie tylko mieszkańcom Grudziądza, ale całego tutaj powiatu, można powiedzieć, oddziaływania szpitala. To jest dużo większy obszar oddziaływania niż samo miasto. Pani, po pierwsze, proszę. Pani działa. Ja mam pytanie w sumie do komendanta Straży Miejskiej albo do pana. O, dobrze, o, to działa. Chciałam się zapytać o bezpieczeństwo i przyjęcia dla pieszych, ponieważ ja mieszkam w rejonie ulicy Kortecznej, ale jakiegoś czasu do tego prywata, to jakiegoś czasu tam nie działa przejście dla pieszych takie bezpieczne przy szkole. Ono zostało wyłączone, nie wiem, przy okazji remontu, czy po prostu zostało włączone, zapomniane, więc nie działa z racji tego, że mam dzieci, więc to dla mnie istotne pytanie. Stąd czy planuje się jeszcze dodatkowo jakieś większe ilości przejścia takie inteligentne na terenie miasta montować? I czy kontroluje się jeszcze stan obecnych przejść? Ponieważ oczywiście mamy znaki takie drogowe, które pokazują, że są przejścia, ale na ulicach pasy często są prawie niewidoczne, na przykład na ulicy Legionów. Tam się przychodzi, to tam ten pasów po prostu nie ma. Czyli wiem, że kierowca ma patrzeć na znaki i pierwszy wie, gdzie ma przejść. Ale właśnie stąd, czy miasto ma plany rozbudowy takich inteligentnych przejść, właśnie co z tymi, które działają, to zostały wyłączone. To jest moje takie pierwsze pytanie, a pozostałe może później. Tutaj pan radny podpowiada, uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach takiego programu rządowego. W tej chwili nie pamiętam, ale wiem, że na pewno na Groblowej. O właśnie, na ulicy Kalinkowej, na Groblowej jest bardzo duża potrzeba stworzenia bezpiecznego przejścia na ulicy Chełmińskiej. Mówię tutaj o dojściu do niepublicznej szkoły podstawowej numer 1. Tam jest problem z postawieniem słupa, ponieważ nie ma fizycznie miejsca. Musimy to ewentualnie zlokalizować na działce prywatnej. To trochę komplikuje tą inwestycję, ale niewątpliwie tam takie przejście też powstanie, dlatego że to jest droga właśnie dojścia dzieci do tej szkoły. Jeżeli chodzi o Forteczno, to mówi pani przy szkole podstawowej numer 9 prawdopodobnie. Nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć, oczywiście przekażę. Nie było takiego zgłoszenia podczas ostatniej komisji ruchu drogowego. Okej, ale tam rzeczywiście jest takie błagające przejście. Było błagające i dźwiękowe. Ani nie wyłączone zostało dźwiękowe, a teraz ani nie jest dźwiękowe, ani mogę. Dobrze, to, ale to prawdopodobnie wynika z jakiejś awarii, którą na pewno trzeba naprawić. Ale jest przedstawiciel PZM-u, proszę bardzo, jakby wypełnił moją wypowiedź. Tak, jest to awaria tego przejścia dla pieszych, to przejście już jest zgłoszone do wykonawcy. Jeszcze w tym tygodniu wykonawca tam podjedzie i sprawdzi, co się dzieje z przejściem dla pieszych. Natomiast jeszcze nawiązując do tutaj wypowiedzi pana prezydenta na ulicy Chełmińskiej, prace się już rozpoczęły, będzie aktywne przejście dla pieszych w najbliższych dniach, też uruchomione. Mówimy teraz o przyszkole. Tak, przyszkole, tam gdzie nie można tego słupa postawić. Dobra. Czyli jeżeli chodzi o Forteczną, jest zgłoszenie, będzie to naprawione, a przy Chełmińskiej to nowe przejście aktywne będzie uruchomione. Niezależnie od tego kilka takich bezpiecznych przejść. My też chcielibyśmy, aby każde przejście było doświetlone. To, o czym pani mówiła, na ulicy Legionów takie doświetlenia, takie lampy zostały doinstalowane po modernizacji. To samo nie tak dawno zrobiliśmy na ulicy Rapackiego. Tam, o ile pamiętam, dwa czy trzy przejścia dla pieszych też zostały doświetlone.
chcielibyśmy, aby docelowo, no każde, może każde to jest przesada, znaczy to jest pewnie niemożliwe do zrealizowania, ale dużo takich przejść, jeżeli nie inteligentnych, no to przynajmniej, żeby te przejścia były dobrze doświetlone, szczególnie w takim czasie, to ma znaczenie, wiadomo, jesiennym czy wczesno wiosennym. Proszę. Pani Petrowska, jestem ludziom zamku. I muszę powiedzieć, że dosyć bezpiecznie czuję się w moim mieście. Może też dlatego, że przez całe życie zawodowe i tak dorosłe miałam przy sobie najbliższego człowieka w mundurze. Ale nie o tym chciałam. Panie Prezydencie, tak mnie boli jako mieszkanki Grudziądza, że nie mogę patrzeć na taką dewastację przystanków autobusowych, no i tych nowych, powstających elewacji. Dzisiaj jadąc do szkoły, piękny chodnik nowy przy ulicy tam Strażackiej, nowe powstały garaże. Te garaże wszystkie są pomalowane. No, to są młodzi ludzie pewnie, niespełnieni. Ja nie wiem, może taka propozycja tej Młodzieżowej Rady Miasta, żeby stworzyć jakiś taki konkurs, żeby tych wszystkich grabiciarzy zmobilizować, przywołać, żeby oni mieli możliwość pokazania swojego artyzmu, a żeby te nasze bloki, ściany były rzeczywiście w takiej pięknej formie, jak zostały tutaj no, przygotowane do tego. Bo my mieszkańcy w szkole odbywają się pogadanki. Mówimy z młodzieżą o tym, ale co zrobić, a przystanki, te nowe przystanki, które są tak dewastowane, to jest to dla nas ogromny kłopot, że nie można, jest to też forma bezpieczeństwa. Jak teraz zrobić, żeby tych młodych ludzi oświeżyć? To są młodzi ludzie, tacy niewyżyci, którzy no, potrafią tylko zepsuć, a nie potrafią tutaj zrobić, żeby naprawić i zrobić coś innego. Bardzo dziękuję, to rzeczywiście Mara. Ja już na wielu spotkaniach mówiłem o tym, że nie ma chyba weekendu w szczególności, żeby jakaś nowa wiata przystankowa nie straciła szyby, czy nie miała jakichś innych uszkodzeń. To jest rzeczywiście no, coś niepojętego. No, to się wyżywa na takim elemencie. Jeżeli chodzi o graficiarzy, to też jest sprawa. Ja zaraz oddam głos panu komendantowi Straży Miejskiej. Myśmy próbowali, cały czas jest taka oferta, że wskazaliśmy miejsca z ZDM-em, gdzie można powiedzmy, no, nie wiem, uprawiać to jest złe słowo, ale można swoją sztukę tam artystyczną pokazać, chociażby na filarach od wiaduktu. To też miejsca w jakiś sposób wyeksponowane, czy wskazać jakieś możemy ogrodzenia betonowe, mury, które no, mogą być zamalowane w ten sposób, bo to jest jakaś forma, nie wiem, sztuki, można wręcz powiedzieć. Ale rzeczywiście to, co boli, no to odnowione wielką pieczołowitością, ale też i z dużym wysiłkiem finansowym nowe elewacje. To, co mnie wielokrotnie boli, na przykład elewacje na Starówce, gdzie na przykład na ulicy Spiszowej mieliśmy takie właśnie zjawiska. Bardzo trudno, z tego co wiem, identyfikuje się takich sprawców. Znaczy sprawców w tym sensie, że ktoś rzeczywiście posunął się do zniszczenia jednak elewacji. Kiedyś mieliśmy taki słynny przypadek, pewnie Państwo już o tym zapomnieli, że nasz nowy tramwaj, który wóz tramwajowy, który przyjechał, został zbrojowany właściwie następnego dnia, stojąc na pętli. I tutaj też był problem zidentyfikowania sprawcy, bo była to osoba ubrana w kapturze, no, trudna do zidentyfikowania, a jednocześnie prawdopodobnie tu chodziło po prostu o założenie się z kolegą, czy kto zrobi to graffiti, bo wtedy w tym danym środowisku staje się bardziej, nie wiem, osobą taką guru, jakąś ważną, jakkolwiek to określić, tak? Więc, no ale nas to strasznie boli. No, mnie to wtedy strasznie zabolało, pamiętam, że nawet fundowałem nagrodę
dla zidentyfikowania tego. I to miało pewien odcinek, bo myśmy go de facto zidentyfikowali, tylko nie za bardzo mogliśmy go ukarać, bo to są też dwie udowodnić, bo to są dwie różne rzeczy, ale napłynęły informacje i ta osoba de facto została zidentyfikowana. No ale takich zdarzeń nie powinno być, to jest nasze jednak mienie publiczne, nasz duży wysiłek, żeby została estetyka miasta i rzeczywiście serce boli, kiedy to jest zniszczone.